but I only see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. I don't really care about love. I don't really care about happy ever afters. Something about you gives me hope. Something about you, yeah. When the sun goes down. Swój dzień i przygodę w Makarskiej zaczynamy od lodów. Od lodów, lodów, lodów. Lody w Chorwacji są bardzo dobre. A jakie tutaj są takie czyste, jakieś dziwne sprawy? Jak tam? Co bierzecie? Jakie bierzecie? Wezmę chyba czekoladę. Czekoladę chyba? Nie wiem, jeszcze Kinder fajny. O, ja chyba sobie wezmę Kinderka takiego. O, malinowy taki... jest MK, zobacz, jeszcze jest malinowy. To weź sobie malinowy, ja sobie wezmę Kinderka. Przed nami zegar słoneczny, ale za cholerę nie wiemy, jak go rozczytać. Znacie się na zegarach słonecznych? Widzicie, która jest godzina? Bo jest tak naprawdę 10 po 12. Ale jedną rzecz, którą chciałbym wam powiedzieć tutaj na temat Makarskiej od razu, na samym początku, to to, że jest tu oczywiście przepięknie. Są tutaj piękne deptaki, szerokie, wielkie, bardzo dużo restauracji, piękne palmy. I tutaj jesteśmy akurat teraz w części, gdzie sobie stacjonują stateczki, łódeczki i tak dalej. A tutaj ciągną się cały czas restauracje, a później przejdziemy gdzieś tam w stronę plaży. A więc doszliśmy właśnie z mariny, tutaj w samo centrum, tutaj z samej Makarskiej. Tutaj taki mamy mały park, plac zabaw. I właśnie tutaj zaczynają się takie sklepiki różne, pełno takich restauracji. I właśnie no, najpopularniejsze miejsce w Makarskiej, czyli właśnie tutaj ten deptak taki w tamtą stronę przy plaży, która znajduje się tutaj. Tutaj znajduje się plaża i mnóstwo różnych restauracji, barów, miejsc, gdzie można zjeść i napić się oczywiście. I tutaj już widzę plażę, no i wciągnący się deptak. Będziemy tędy szli. Plaże w Makarskiej na pewno są dużo szersze, co można od razu zauważyć, niż w Tuczepi. W Tuczepi są dużo takie, no węższe, no. Mniej ludzi to też i mniejsze plaże, ok. Tutaj mamy szerzej i więcej chyba cienia można znaleźć. No tam szaleliśmy na takich właśnie różnych, nie wiem jak to nazwać, placach zabaw na wodzie. No i tutaj już mamy kolejny, już chyba trzeci taki. Tak co kawałek jest coś innego, także jest gdzie się wyszaleć. Tam mamy, znowu widzę ślizgawkę. Na tamtej ślizgawce też zjeżdżaliśmy. No i tam dalej chyba znowu są takie parki wodne, że tak to nazwę. Mamy menu, pizza, 50, 60, 70, 80 kun,
czyli razy 6 to jakieś 36 zł, 40 zł. Burgery, hamburgery, wow, 6 razy 6, 36, 40 zł i więcej, 50 zł. No w dobrej restauracji przy samym morzu za jedzenie trzeba troszeczkę zapłacić, ale dania wyglądają przepięknie. Jak będziecie w Chorwacji, to zachęcam was, żebyście się wybrali na wodospady Krka. Byliśmy tam kilka lat temu. Było naprawdę bardzo fajnie, bardzo miły dzień można spędzić, chodząc sobie gdzieś tam przez te właśnie lasy tam. No takie lasy, no nie wiem czy lasy, ale są po prostu ścieżki, bardzo, bardzo fajne miejsce, wodospady Krka. Można dojechać samochodem do samej góry, można wybrać się na wycieczkę, bardzo fajne miejsce, polecam naprawdę, wodospady Krka. Jeśli ktoś zapomniał klapek z Polski, butów, okularów, maski, pontonów, czegokolwiek, mat, no to oczywiście bez problemu czapkę czy okulary też tutaj sobie kupi. Także widzicie, plecaki, nie plecaki. Chcę takiego flaminga? O, to już jest dla dużych dzieci. To są duże flamingi dla dużych dzieci. Ale to są małe plecaki dla małych dzieci. Patrz, jakie plecaki. Okulary, wszystko. O, zegarki. Hulajnogi, wszystko, wszystko, ciuchy. Ogólnie gęsto i często jest wszystkiego. Kebaby, nie kebaby, fast foody, pizze i porządne restauracje. Także, no po prostu jest wszystko. Kantory, o, banki, prasa. No, przepięknie. Kolejne przepiękne miejsce w Chorwacji, Makarska. Na pewno dużo większa, dużo szersza, dużo więcej ludzi, tak? Dużo bardziej turystyczna niż Tuczepi. Tuczepi bardziej takie kameralne, ale też oczywiście z mega fajnym deptaczkiem przy wodzie. Też mnóstwo fajnych restauracji. Zdecydowanie polecam. Patrzcie się jeszcze, jak fajnie ustrojone są tutaj te restauracje. Zobaczcie, jak pięknie kwiaty. Tutaj, tutaj. Patrzcie się, jak to pięknie wygląda. Tu u góry pełno kwiatów. Pięknie. Z tej strony też. Wieczorami to jest pewnie mnóstwo ludzi, mnóstwo. Wszystkie restauracje na pewno są zategowane tak samo jak w Tuczepi. W ciągu dnia, no tak powiedzmy, połowę, w połowie zaludnione, a wieczorami full. No i mamy kolejny plac zabaw na wodzie. To już chyba czwarty. I tak sobie idziemy, aż praktycznie stamtąd, z samego końca. Tam, idziemy cały czas tutaj deptakiem, także naprawdę jest gdzie pochodzić. Plaże szersze niż w Tuczepi. Więcej ludzi, szersze plaże. No i tak bardziej turystycznie jeszcze. Ciówcią też można się karnąć. Powiem wam, że już doszliśmy naprawdę bardzo, bardzo daleko. O, jakie ładne owoce. Doszliśmy bardzo daleko i to się ciągnie dalej po prostu. Ciągnie się to dalej. Budują się nowe hotele. Już dalej nie idziemy. Przyjedźcie i sprawdźcie sami, co kryje się dalej na makarskim deptaku. Zobaczcie, co tam się kryje. O, tam już coś wybierają. I tylko wam tylko chcę jeszcze pokazać z góry, że o, mamy bardzo fajne tutaj, o, barki takie, barki, restauracje na plaży. I możemy sobie siedzieć na plaży, na żwirku, pić piwko przy samej wodzie. Świetne. To jest życie. Nie, tam takie siedzenie w Polsce, w deszczu, w mrozie. Tu się pije zimne drinki i się wygrzewa i jest fajnie. Cudownie to jest w Chorwacji. A patrzcie tutaj taka patelnia, tam normalnie są wszyscy tak wystawieni na słońce, że masakra. Tutaj żadnego cienia,
i tylko patelnia, 30 pory stopni, słońce i skwarek. Co wzięłaś? Owocki. Owocki? Mieszane. Mieszane? Mogę spróbować też do tego owocka? Mhm. Co to, mango? Papaja? Myślałem, że mango. No taka papaja, no. Tam wypadł. Co? Aha. Pomarańcz? Ej, patrzcie się, jakie jest fajne rozwiązanie. Tutaj taki zwykły jakby budynek, tak? Bo ma tylko kamienie, nic więcej. Takie zwykłe coś, najzwyklejsze co tylko może być, ale dodatkowo została tutaj po prostu, widzicie, położona na to siatka taka biała i jakieś kilka kwiatuszków z doniczkami. I jak fajnie od razu tutaj to wygląda i daje klimat. A jeśli ktoś jest smakoszem pizzy, to All Pizza, wszystkie pizze po 42 kuny. Także możecie przebierać, wybierać, nażerać się pizzą za 42 kuny. A my przed chwilą nażarliśmy się w takiej jednej restauracji. Ja jadłem jakieś takie pieczone ziemniaczki z taką rolatką ze świnki, a Dorota miała makaron, jakieś tam penne czy coś tam. Pojedliśmy także, brzuchy pełne, a Dorota jeszcze mówi, jeszcze z jeloda, jeszcze, gdzie ona jest? O tam, właśnie, tu jeszcze idzie z lodem. Out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, trip, trip now. Trip, trip, trip. Oh, I flick that switch, kill the lights. Oh, I wasted. City lights are shining so bright. All these empty faces, we don't care about them tonight. Going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing with the wheels, don't stop turning. I know we're acting stupid. Jeszcze przyszliśmy na taki ala ryneczek tutaj w Makarskiej. Wąskie uliczki, pełno też restauracji. Tu jest jeszcze taki jakiś kościółek. Jakieś takie różne rzeczy. Bardzo ładnie. Tutaj chyba też, jak byliśmy 2 lata temu chyba tutaj w Makarskiej, to też pamiętam, że były jakieś imprezy. Pewnie wieczorem jakbyśmy się, chociaż teraz mogą być zakazane, bo to wiecie, są ciężkie czasy dla normalnego życia, więc nie wiem, czy są jakieś dyskoteki, czy nie, być może są obecnie zamknięte, ale jak byliśmy tutaj 2 lata temu, to dla osób młodych, które chciałyby się tu rozerwać, nie tylko zresztą młodych, no to tutaj pewnie znaleźliby jakąś fajną łupankę. Nie, wiem, że tu było, bo byliśmy tutaj 2 lata temu, więc nie pamiętam dokładnie już w którym budynku, ale jakby się tu chwileczkę pochodziło z wieczorka, koło 19-20, to już by muzyka dochodziła i byśmy szybciutko znaleźli. Także nie będziemy tutaj za dużo chodzić, zostawimy coś dla was, jak sobie przyjedziecie i sami pozwiedzacie. Tam jeszcze tylko zrobię taki jeden rzut, bo wygląda tam bardzo ładnie, a resztę to już sobie pozwiedzacie sami. Okej, spójrzcie tylko jeszcze ostatni rzut tutaj, o uwaga. Ostatni rzut na uliczki w Makarskiej, piękna sprawa. Zobaczcie, jak tutaj ładnie wygląda. A tam góry takie. Mega. I tutaj uliczki. Ja mam tutaj zrobione zdjęcie. No to ekstra. Pięknie tam jest, nie? A tutaj w tą stronę mamy... Czekaj, tutaj mamy na góry i niebo.
wąskie uliczki, a my idziemy jeszcze tutaj dalej, już do auta. Z góry dziękuję za wszystkie łapki, kciuki w górę, za wszystkie subskrypcje, dzięki temu mój kanał się rozrasta, za wszystkie łapki, bo wtedy ten film trafi do większej ilości osób i być może akurat właśnie znowu pomoże komuś podjąć decyzję, czy przyjechać do Makarskiej, czy nie przyjechać, tak jak dzisiaj spotkałem właśnie pewną rodzinkę, która oglądała przez przypadek, po prostu wpisali sobie gdzieś tam, nie znali mnie w ogóle, nie oglądali moich filmów, nie znali mojego kanału, ale wpisali po prostu w YouTubie Tuczepi i pokazał im się akurat mój filmik. Powiedzieli, że akurat bardzo fajnie nagrane, bardzo fajnie pokazane i dzięki temu podjęli decyzję, że do Tuczepi przyjadą, więc zostawcie łapkę w górę, bo wtedy algorytmy YouTube'a po prostu rozpowszechniają po prostu ten film do większej ilości osób, trafi do większej ilości osób, większa ilość osób po prostu będzie mogła zobaczyć, oglądnąć i podjąć sobie decyzję, zostawić kolejne łapki. Film będzie się tak po prostu rozprzestrzeniał, tak? Będzie się rozprzestrzeniał po całym YouTubie. Dzięki temu trafi do większej ilości osób, tak? A ja będę z tego zadowolony, bo będzie w tym jakiś sens. Po co nagrywać filmy, skoro nikt ich nie ogląda, tak? A jak będzie trafiał do dużej ilości, to będzie fajnie. Dobra, pozdrawiam, cześć. Taką dobrą radę Wam teraz dam, bardzo dobrą radę, jeśli podróżujecie dużo samochodem po takich miasteczkach, między innymi jak właśnie Makarska, gdzie jest bardzo dużo wąskich uliczek, bardzo do siebie podobnych i możecie się gdzieś zgubić, tak? Jeśli podróżujecie samochodem i zaparkujecie go na jakimś parkingu i oddalicie się od tego parkingu o 2, 3, 4, 5 km pieszo, gdzieś tymi uliczkami, w lewo, w prawo, coś tam, i później nie za bardzo jesteście w stanie znaleźć ten samochód, nie pamiętacie, czy macie iść w lewo, czy w prawo, to pokażę Wam, jak w bardzo prosty sposób znaleźć swój samochód za pomocą iPhone'a. Za pomocą iPhone'a i mądrej Siri, która w nim po prostu, oprogramowania, które tutaj jest. A więc tak, pokażę Wam teraz bardzo krótko i łatwo, jak to ogarnąć. Ok, pokażmy. Czyli tak, odblokowujemy swojego iPhone'a i mówimy tak: hej Siri. Uh-huh. Where is my car parked? Okay, here's your parked car. O, czyli widzicie? Ona teraz bardzo w ciągu sekundy znalazła, gdzie jest zaparkowany mój samochód. Pokazuje mi, że to jest 6 minut pieszo. Ja sobie tutaj klikam drogę, żeby mi przeniosło. Klikam sobie walk, czyli pieszo. No i naciskam go. I nie muszę pamiętać, gdzie mój samochód jest zaparkowany, bo moje mądre oprogramowanie w moim mądrym super iPhone'ie jest takie, że robi to po prostu za mnie, czyli pamięta za mnie, gdzie jest zaparkowany i teraz pokieruje nas do samochodu. I'm slipping away, so don't let me...